Ale pojazd! Dawaj po prawej! Kurwa, nisko! Dawaj! Kurwa, turka! Turka! Otwieraj! Jedziemy. Mamy działanie w pomieszczeniach. Pierwszy filmik, działanie w pojedynkę, bez celów. Rozegramy to. Pierwszy filmik będzie z podejściem na wprost, drugi z podejściem z lewej, trzeci z podejściem z prawej. Aczkolwiek lewa, prawa to będzie tylko odbicie lustrzane. Ale zrobimy. Czyli tak, pierwsze podejście. Podchodzimy. Weźmiemy sobie zielony. Podchodzimy na wprost do celu, znaczy do wejścia do pomieszczenia. Jesteśmy daleko. Mamy już jakiś sektor, który zdobyliśmy. Podchodzimy coraz bliżej. Sektor nam się coraz bardziej otwiera. Zobaczcie, całość sektora mamy pod swoją kontrolą. Podchodzimy jeszcze bliżej. Sektor otwiera. I teraz podchodząc do przodu, czyli prostopadle do wejścia, czy my pójdziemy w prawo, czy my pójdziemy w lewo, to jest w zasadzie obojętne. Czyli możemy wybierać. Wchodzimy. Pamiętajcie, wchodzimy, mamy nasz wzrok prawie te 180 stopni, sektor. Starajcie się, jak będziecie to ćwiczyć, nie musicie od razu strzelać, tylko ćwiczyć sobie to w domu, wchodzić do pomieszczenia i starać się ogarnąć oczami cały sektor. Pamiętajcie, że jeśli cokolwiek by było, cokolwiek by się ruszyło, nasze oko jest tak skonstruowane, że to oko wychwyci ruch. Chociażby był to najdrobniejszy ruch, oko wychwyci. I w tym momencie macie sygnał, że coś, załóżmy, po prawej stronie się dzieje. Wchodzicie i załóżmy, zauważyłem to coś, wchodzę na prawą stronę i no i nic nie było. Nic nie było. Oczywiście szybko skontrolowałem ten sektor, odwracam się, aby skontrolować to, co było, to, co może być po tej stronie. Jak będzie, to zaczynam działać, jak nie będzie, no to mamy wejście do pokoju zaliczone, do tego pomieszczenia zaliczone. Działanie w pojedynkę jest bardzo trudnym działaniem, bo mamy praktycznie 360 stopni sektor do, no, jak to się mówi, do ogarnięcia. Także tak to wygląda. No i tyle. Mamy pojazd! Dawaj po prawej! Kurwa, nisko! Kurwa, turka! Otwieraj!